Siostry i bracia, witajcie we Wrocławiu w ten dość szczególny dzień, dlatego że dzisiaj jest 1 września. Pomyślcie, z czym kojarzy się wam ta data? Podejrzewam, że z dwoma wydarzeniami. Pierwsze to początek roku szkolnego. Pamiętacie jeszcze, jak musieliście wrócić do szkoły? Pamiętacie, co czuliście tego dnia? Wyczekiwaliście go, czy raczej obawialiście się tego, co przyniesie nowy rok? Raczej nie sądzę, żeby pośród naszej codziennikowej społeczności były osoby w wieku szkolnym. Jeżeli jednak jesteś taką osobą, to wiedz, że wszyscy życzymy ci siły i frajdy w nadchodzącym roku szkolnym. Założę się, że drugą rzeczą, która kojarzy się wam z 1 września, to wybuch II wojny światowej. Tego dnia nazistowskie Niemcy w 1939 roku zaatakowały Polskę, co było początkiem tej niewyobrażalnej tragedii, która doprowadziła do śmierci milionów ludzi w walkach, w obozach koncentracyjnych, z powodu głodu czy braków, jakie z wojną się wiążą. Początek roku szkolnego i początek najtragiczniejszej w historii ludzkości wojny. Pod wieloma względami to przeciwieństwa. Szkoła ma dać nam wiedzę, pomóc zrozumieć świat, a wojna to śmierć, zniszczenie, to koniec pewnego świata, koniec marzeń o normalnym życiu. Ale dzisiejsze teksty z książeczki z Biblią na co dzień w ciekawy sposób łączą się z oboma wydarzeniami. Tekst starotestamentowy to słowa skierowane przeciw Babilonowi. W księdze Izajasza w 47 rozdziale czytamy: zmęczyłeś się mnóstwem swych zamysłów. Zmęczenie u progu roku szkolnego. No, myślę, że część z was świetnie te słowa rozumie. Ale w tym kontekście te zamysły to próba rozwikłania problemów przez sięgnięcie do czegoś, co według Babilończyków było największym rodzajem wtajemniczenia, wiedzą, która pochodziła spoza ludzkiego doświadczenia, do czarów i wróżb. Brzmi to niedorzecznie w uszach ludzi XXI wieku, głupio. Pamiętajmy jednak, że za tymi niedorzecznościami stoi bardzo ludzkie pragnienie, takie, które i my mamy. Chęć zrozumienia prawideł rządzących światem, wzoru pozwalającego przewidzieć, co nas czeka, zobaczenia sensu w naszej egzystencji. Babilończycy sięgnęli do tego, jak rozumieli świat. My będziemy tego poszukiwać innymi narzędziami. Narzędziami, w które w dużej mierze wyposaża nas właśnie szkoła. Tekst Nowego Testamentu jest o tyle podobny, że też odnosi się do mądrości. I tak czytamy w liście apostoła Pawła do Rzymian w 12 rozdziale. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. I w tym wypadku ta mądrość wiązała się z poczuciem wyższości nad innymi, Żydów nad poganami albo pogan nad Żydami w zborze w Rzymie. Apostoł ostrzega, żeby nie budować poczucia własnej wartości w odniesieniu do jakiejś innej grupy, uważanej za gorszą. Czyli ostrzega przed tym, co później, dużo później, robili naziści, którzy uważali, że mogą sobie wziąć ziemię na wschodzie, bo im się to należy jako nadludziom, a pewne inne grupy, jak Żydów, mogą po prostu wymordować. Oba wersety odnoszą się do mądrości. Wszyscy mądrości poszukujemy na swój sposób. Te dwa fragmenty dwóch różnych ksiąg, szczególnie 1 września, przypominają, że w naszych próbach zrozumienia świata, w szukaniu sensu, musimy być pokorni. Przecież nigdy nie będzie tak, że wszystko zrozumiemy. I w tym miejscu można by wetknąć tyle religijnych frazesów, mówić o tym, jak nasza wiedza jest ułomna, że wiara jest jedynym prawdziwym poznaniem. Ale nie róbmy tego. Nie tylko dlatego, że to, w mojej opinii,
pustosłowie leczące nasze religijne kompleksy. Szkoda na to czasu. Ale też dlatego, że bylibyśmy jak ci Babilończycy czy Rzymianie, którzy na swój sposób też stawiali wiedzę pochodzącą z religii, z tradycji, z tego, jak rozumieli świat, ponad innych ludzi. Powiedzmy sobie więc tylko tyle, że jeżeli w naszych próbach zrozumienia świata i siebie jakieś ideologie, dogmaty czy ogólne prawdy będą dla nas więcej warte niż drugi człowiek i relacja do niego, to nie mądrość odnaleźliśmy. Głęboko wierzę, że nawet drobne gesty mogą zmienić świat. Dlatego w imię poszukiwania mądrości, prawdziwej mądrości, zróbmy dzisiaj coś konkretnego. Życzcie jakiejś uczennicy czy uczniowi powodzenia. Powiedzcie komuś coś miłego albo, co chyba najtrudniejsze, zrezygnujcie z narzucania komuś swojego najsłuszniejszego oczywiście zdania. Bo największą mądrością jest przestrzeganie największego z przykazań. A przecież wiecie, jak ono brzmi. Dobrego dnia.